Cześć, z tej strony Glizdor.pl. Witam was w kolejnym odcinku Trinecraft. To jest czwarty odcinek. W tej chwili będziemy pokazywali, jak zainstalować sobie paczkę modów. I już tutaj przygotowałem sobie rzeczy, czyli przeglądarkę, foldery i zaraz wam pokażę, jak i co instalować. Więc tak, wchodzimy pierwsze co to film. Ja już tutaj sobie otworzyłem opis. Klikamy w ten link. Save przekierowuje nam stronę na Planet Minecraft. I tak, tutaj mamy do pobrania save. W sumie nic ostatnio od tamtego odcinka nic nie budowałem, więc jest taki sam. Wchodzimy w ten link do pobrania. Pobieramy 30 mega. Pobiera mi się to? Jeszcze nie. Jeszcze raz. Bo coś tutaj nie łączyło. No i oczywiście wybieramy... Oj. A, dobra. Nic. Wybieramy pulpit i po prostu klikamy zapisz. Jak widać, pobiera mi się to. Pozwolę sobie gdzieś tutaj nawet przeciągnąć. Gdy nam to się pobierze, to najpierw możemy tak zrobić. Jeszcze odpalimy sobie tutaj stronę jedną. Wpisujemy w Google. Oczywiście odpalamy Google. Właśnie. Google i wpisujemy tutaj Forge. Forge Minecraft. Na pierwszą stronę można wejść nawet tutaj właśnie. I tutaj rozszerzymy sobie troszeczkę. Tu są forge do Minecrafta. Oczywiście ściągamy najnowszy forge. No, on tutaj jest. To jest obojętne. No tutaj, to, ten albo ten. Ja mam chyba. No w sumie to się nie różni, widzę. Wersją. To jest to sama wersja. Więc ściągamy instaler. Ściągnę go. Żeby nie było. Pobierz. Pulpit. Zapisz. Jak widać, Minecraft, czyli paczka modów, się już pobrała. I Forge też już się pobrał. Więc tak. Tutaj to. I tutaj to. Dziwne, że to się nic... No, nie ma problemu. What? Dobra, ale zmienimy to na... A, bo to jest zip. Dobra, dodamy tutaj tak V. Bo zaraz to wypakowujemy. Wypakowujemy to oczywiście za pomocą WinRara do Minecraft V. Przynoszę sobie tutaj. To mogę sobie tutaj wrzucić, żeby nie było zbędnych folderów. Teraz tak, odpalamy to. Prawym. Można otwórz dwa razy klikając lewym. Ja pokażę, jak to zrobić inaczej. Odpalamy to za pomocą jar. Jeśli nie ma, to wybieramy. Jak widać, odpalił mi się mod installer. Można sobie serwer zainstalować. Ja zainstaluję klienta. Teraz klikamy. Tutaj jest, jeśli ścieżka jest OK. Przetwarza płytę. Dobra, no to instalujemy. Jak widać, Forge zainstalował się. Wszystko jest ok. Z czego odpalamy Minecrafta. Jak widać, mam tu od groma profili do różnych testów. Tu mam taki folder właśnie z tymi profilami. Proponuję utworzyć sobie wam nowy folder po prostu o nazwie Minecraft na pulpicie. Przynajmniej ja tak mam zrobione. Nieważne, czy to jest krakowany Minecraft, czy też inny. Tworzymy wtedy tutaj nowy folder. Piszemy na przykład Trine
test. Znaczy ja zrobię po prostu train test. Kopiuję sobie od razu, żeby mieć zapis. Zrobiłem train test, jest. Jeszcze tutaj był jakiś folder. Z czego? Jak folder mi się tu utworzył, to mogę sobie wejść. Oj, nie tak. Train test. I tutaj skopiować linijkę. Żeby tutaj zrobić coś takiego. Stwórzmy sobie... Dobra, nieważne. Tutaj edytuj. Znaczy nie, nie tak. Nowy profil. Tutaj wpisujemy daną ścieżkę do tego folderu, właśnie train test. Tutaj nazwiemy sobie train test. To jest nieważne, co tutaj wpiszecie. Ja sobie ustawiłem rozdzielczość 1280x720. Szczerze... A zostawię taką. Nie, niech będzie. Tutaj to ustawiacie beta Minecraftu, to nie musi, niekoniecznie. Teraz odnajdujecie... A, bo ja tutaj ostatnio zaznaczyłem przez przypadek. To odznaczamy to. Jeśli nie będzie nam się pokazywało te. I tutaj mamy tego Forge'a zainstalowanego. Wybieramy tego Forge'a. Tutaj mogę wam podać tą ścieżkę. Albo sobie zapamiętajcie ją, ona jest taka. Bardzo fajna ścieżka, używam jej od bardzo dawna. No oczywiście zamiast 4 giga można tutaj mniej wpisać, 2 giga. A to bez zmian, 512, no. Tutaj można wpisać też 1 giga, można 2, 3 giga, no to w zależności. Ja mam 8 giga RAM, więc ja wpisuję 4. Szczerze to i tak mi żadnej różnicy nie robi. Robimy save. Wybieramy z listy. Train test. Klikamy play. Oczywiście zakładając nowy profil może być tak, że trzeba będzie wymagane logowanie. Zalogowanie się do Minecrafta, z czego logujemy się. Właśnie pobieramy, całe pobiera się teraz wszystko tam, co powinno być i odpala się. Jak widać, tutaj ramka się odpala. Poczekajmy jeszcze chwilę, niech załaduje to wszystko. No i odpalił nam się menu. Może tak, o. Widać, wszystko jest ok. Forge jest zainstalowany tutaj, tu wyświetla się. Wszystko jest. Teraz, żeby nam to wszystko dobrze działało, zamykamy to. To możemy schować. Odpalamy tutaj Minecraft. Ten folder właśnie, gdzie jest na pulpicie. Szukamy tego train test. Odpalamy go. Jak widać, wszystko nam się pobrało pięknie. Z czego? Teraz to już nam się nie przyda, to już jest do wywalenia. Teraz wchodzimy w te mody, wszystkie. Tego nie przekopiujemy, bo to jest też do wywalenia właściwie. To można tutaj zostawić. I wszystko to przenosimy tutaj. Oczywiście zaznaczamy, nadpisujemy. Zaznaczamy, nadpisujemy. Zamykamy folder. Oczywiście pobrany save. Oczywiście tutaj wrzucamy. Zrobimy sobie, pobierzemy sobie go. Zawsze się to odpali. Dobra, tutaj sobie pobierzemy. To się znajduje na moim koncie, więc też nie powinno nigdy zniknąć. Jak widać, save się pobiera, 9 mega. Można tutaj już pozamykać, to też... To też... Czekamy, aż się pobierze. To już też nam się nie przyda. Skończyło nam się pobierać. Otwieramy.
Można wypakować, można przenieść, ja przenoszę. Skopiowałem, można tutaj odstawić na bok. Można zamknąć, odpalić Minecrafta. Można na nowo odpalić. Ja to zrobię. Żeby nam przeładowywało wszystko. Ustawiony jest train test. Wszystko pięknie, klikamy play. I czekamy, aż nam się odpali Minecraft. Już się odpala. Jak widać, 14 modów. Można sprawdzić moc. Wszystko jest to, co powinno być, bo nawet widzę już. Można jeszcze sobie opcje dostosować. Ja muzykę zawsze wyciszam. Sound ustawiam na 10 lub 5%. No i tutaj wiecie, to można sobie ustawić jak chcecie. Shadery też działają. Oczywiście u mnie będą wyłączone. Mapa też się znajduje. Tutaj ta. Jak widać, wszystko działa. Czego brakuje? Jedynie tekstur paka, który można sobie w dogle pobrać. Jak widać, to jest to samo, co w internecie wyrzucone. Szczerze, jeszcze nigdy nie patrzyłem na tym defaultowym tekstur paku. I jak na razie 20 FPS-ów, ale no, niestety one będą spadać powoli. Więc fajnie jest, jak to wszystko startuje, a potem już spada FPS. No i tutaj jeszcze ktoś mi proponował, żeby ten render dystans zmienić. Nie, ja nie chcę render dystans zmienić z tego względu, że robię ładne zdjęcia do galerii. Robię sobie taką pamiątkę, ale że mi tam nawet odpowiada budowanie w celu FPS-ach. Dobra, ja dziękuję za oglądanie. Zapraszam na inne odcinki. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, no i lajkowania w górę, żeby wzrosło tych łapek dużo, dużo więcej niż ciągle 10. No i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć, dzięki, hej.